Bieżnia kardiologiczna to doskonałe urządzenie do oceny wydolności serca. Pacjent wykonuje wysiłek, idąc po ruchomej bieżni. Taśma bieżni przesuwa się z określoną prędkością i pod zmieniającym się kątem nachylenia w zależności od protokołu badania. Przypomina to marsz szybszym krokiem i w dodatku pod górkę. Za pomocą elektrod lekarz może wykonać badanie EKG oraz test wysiłkowy, co w znaczącym stopniu pomaga w wykrywaniu i diagnozowaniu chorób układu krążenia. Badanie pozwala ocenić reakcję serca na wysiłek fizyczny. W czasie badania analizowany jest zapis EKG, ciśnienie tętnicze oraz częstotliwość serca. Próbę wysiłkową przerywa się po osiągnięciu przewidywanej dla wieku częstości akcji serca lub wystąpienia dolegliwości lub pojawieniu się zmian w zapisie EKG nadmiernej zwyżki ciśnienia tętniczego. Na badanie najlepiej ubrać się na sportowo. Najodpowiedniejsze będą dresy i wygodne obuwie. Czas badania nie jest określony z góry, ale mniej więcej należy zarezerwować sobie około 30 minut. Thank you.